to ogólnie miałem problem, żeby znaleźć miejsce. Jeśli oczywiście jeszcze ta łąka będzie dostępna, bo tutaj podobno też co jakiś czas się zmieniają tutaj te możliwości biwakowania kamperem. Pierwsze użycie. No powiem wam, że woda fajna na lato. Teraz bywałem w cieplejszych termach. Idziemy zobaczyć, co tutaj jest dalej. Witajcie w kolejnym vlogu na naszym kanale. Jak pewnie zobaczyliście już po miniaturce, jesteśmy na termach w Uniejowie. Jak te termy wyglądają, to zobaczymy sobie później, bo jeszcze termy są na tą chwilę zamknięte. Ale na razie obejdę tutaj dookoła teren, pokażę wam, gdzie tu ewentualnie można sobie stanąć kamperkiem, bo powiem wam, że jak wczoraj sobie tutaj przyjechaliśmy, to ogólnie miałem problem, żeby znaleźć miejsce. Było tu dosyć ciemno i tak się zastanawiałem w ogóle, gdzie tutaj jechać, ale trochę poczytałem, trochę tutaj z psem pospacerowałem i te miejsca tutaj są. Zaraz wam zresztą pokażę, jak one wyglądają. Tutaj za mną już zresztą widzicie pierwsze miejsce, gdzie można sobie stanąć kamperkiem. My tutaj wczoraj wieczorem przyjechaliśmy, więc miejsca na tym akurat parkingu było dosyć sporo. Podejrzewam, że w dzień on tutaj będzie zapełniony i tutaj będzie problem ze staniem kamperem, ale pokażę wam inne miejsce, gdzie tutaj można sobie stanąć. Ja tylko chciałem wam przypomnieć jedną rzecz, że tym razem podróżujemy kamperkiem z wypożyczalni fincamp.pl. Link znajdziecie w opisie. I ta wypożyczalnia przygotowała dla was super rabat. Macie aż 20% na hasło Nasz Karawaning, jeżeli wypożycie sobie kamperka na sezon zimowy, czyli teraz. I możecie odwiedzić sobie właśnie takie miejsce jak to, czyli termy Uniejów, a my idziemy zobaczyć, jak tutaj wygląda ten teren wokół term. Tak wygląda parking, na którym my się zatrzymaliśmy. Jest on usytuowany po lewej stronie od term. Jak widzicie sobie tą główną drogą na termy, to jest on po lewej stronie. Zobaczcie, wykostkowany. Zazwyczaj powiem wam, że stoją tutaj osobówki i ciężko tutaj by było znaleźć miejsce pod kampera, jeżeli byłby sezon i termy, tak wiecie, w 100% by działały. To raczej tego parkingu tutaj nie polecam, ale zobaczcie, tutaj jeszcze za tym parkingiem jest tutaj przejazd na takie, na taką polanę, taki teren zielony trochę. To jest teren lasów państwowych, jak widzicie, jest napisane zakaz biwakowania, więc tutaj jedynie można parkować auta. Ten teren tak wygląda. My się tutaj nie zdecydowaliśmy stanąć, no bo jak widzicie, jest trochę błotka. Wszystko to by się nosiło do kamperka, a jeszcze na dzisiaj też zapowiadają opady deszczu. Więc zdecydowaliśmy się stanąć na tym parkingu. Zobaczycie później, może jeszcze wam pokażę, jak termy ruszą, jak tutaj będzie wyglądać. Bo tu pewnie będzie stało pełno aut osobowych, bo to jest taki główny parking. Ale pójdziemy sobie teraz tam, w tamtym kierunku i tam zobaczycie, też jest taki dosyć duży parking, gdzie zazwyczaj tam właśnie stają kampery. Tak wygląda tutaj droga dojazdowa, albo wjeżdżacie sobie tutaj tą górą asfaltem, albo wjeżdżacie sobie przez tą kostkę, zależy z którego kierunku jedziecie. Tam na końcu widzicie jest taki most, on ma tu 3,4 metra wysokości, więc trzeba sobie ewentualnie brać na to poprawkę. My z Alkową spokojnie pod tym przejechaliście i tu od razu na początku macie takie miejsca dla autobusów. Jak widzicie, na razie to wszystko jest tutaj puste. Tutaj też ewentualnie można by sobie było stanąć. My stoimy tam, jak widzicie, po lewej stronie wjazdowej. Tam stoi nasz kamper i tam jest taki właśnie parking bardziej przeznaczony pod osobówki. Dużo ludzi w sezonie przyjeżdża tutaj kamperem i przejeżdża sobie tutaj przez ten mostek i tam za tym mostkiem po lewej stronie jest taka bardzo duża polana i tutaj zazwyczaj stoją kampery. Wczoraj tutaj, mówię, nikogo nie było, ciemny ten plac był, więc postanowiliśmy, że sobie po prostu pojedziemy tam. Nie ma teraz za dużo ludzi, więc na spokojnie, nikt nas wczoraj nie wyganiał. Noc spędzona spokojnie. Patrzcie, i sobie przejeżdżacie tutaj przez ten mostek. Ja wam powiem, że ja wczoraj tutaj byłem na tej polance. Tylko było tak ciemno, że wydawało mi się, że tu też jest takie błoto ogólnie. Ale za dnia nie wygląda to źle, zobaczcie. I tutaj sobie ludzie kamperami po prostu parkują. Tu mamy nawet rozpiskę, jak ten parking wygląda. Tak się mniej więcej trzeba tutaj ustawiać. Jak przyjedziecie sobie w sezonie, no to tutaj zazwyczaj właśnie w tym miejscu biwakują kamperki. Więc po przyjeździe od razu przez ten mostek drewniany i wjeżdżajcie sobie na tą łąkę. Jeśli oczywiście jeszcze ta łąka będzie dostępna, bo tutaj podobno też co jakiś czas się zmieniają tutaj te możliwości biwakowania kamperem. Trzeba jednak sobie śledzić na bieżąco, jak to wygląda i dopytywać. No, na tą chwilę można tu normalnie parkować, bo widziałem, że wczoraj sobie samochody tutaj normalnie wjeżdżały. Jest tutaj taka ala studzienka zrobiona. Widzę, że dużo węży od wody leży, więc może jest tutaj gdzieś możliwość nabrania też wody. Czekajcie, zobaczę, co tutaj jest.
A może tutaj jest, wiecie? Tutaj spuszczają na lato w sezonie. Widzę, że węże zielone leżą. Więc może jest możliwość nabierania sobie nawet wody tutaj. Tak wygląda tutaj teren przed samymi termami. Jak możecie zobaczyć, kafejki, restauracje, sklepiki. Tam stoi nasz kamper. Zatem jest ten parking, który widzieliście na samym początku. No i tutaj mamy już chyba główne w ogóle wejście na termy. Tak to tutaj wygląda. Przejdziemy się jeszcze tutaj kawałek. Pokażę wam tutaj te miejsca parkingowe przy drodze. No ale tutaj chyba kamperek by się nawet nie zmieścił. Jak widzicie, na razie cicho, pusto. Nikogo nie ma. Jak się termy uruchomią, to dopiero zrobi się ruch. O, tutaj widzicie po lewej stronie, to co wam mówiłem, są też tutaj miejsca parkingowe. Można ewentualnie sobie tutaj poszukać, tylko tutaj są takie krótkie. Nie wiem, czy krótki kamperek by wszedł. Mam nadzieję, że teraz już będziecie wiedzieć, gdzie tutaj najlepiej sobie stanąć kamperem i jak tutaj wyglądają te parkingi wokół term. A my teraz idziemy na śniadanie. Gotowania do śniadania trwają. Tutaj już talerze naszykowane. Tutaj się robią parówki. Chyba tak, Paulina już stawiła parówki. Zobaczcie, dla niej gotowane, dla mnie będą smażone. Uruchamiamy jeszcze kawkę. Prąd mamy dalej z EcoFlowa, na ekspres wystarcza i na popracowanie trochę na komputerach, no bo tutaj na termach w Uniejowie nie ma się gdzie za bardzo podłączyć do prądu. Nie widziałem takiej opcji nawet, powinni tu zrobić jakiś kemping. Tutaj powiem wam, że fajna jest kuchenka, nie? Duża jest. Zabiera trochę tego blatu, ale naprawdę zobaczcie, jakie palniki duże. Praktycznie takie jak w domu mam. Szybciutko się tutaj gotuje, szybko smaży. Mówię, z tymi u nas palnikami to są takie malutkie, kurde, coś tu dzwoni, łyżeczka. O! I się kawka robi, dobra. Zaraz sobie to usmażymy i śniadamy do śniadanka. Pies też ma tutaj paróweczkę swoją z Biedronki. Ta-da! Na niej śpi. To jej miejsce jest tutaj. Kawka prawie gotowa. No, zatrzymuj się, dobra. Bo tu sobie można ustawić, ile chcecie, żeby się na przykład cały kubek możecie sobie ustawić, żeby lało. I to zapamiętuje, wystarczy później tylko wcisnąć przyciski. Wam tak, taką odmierzoną porcję tutaj nalewa, ja do tego jeszcze mleka doleję, kawka gotowa. Czekamy, aż tutaj nam wszystko się ugotuje, a w międzyczasie chciałem wam coś pokazać. Zobaczcie, co dostaliśmy od firmy Blendy Go. Nowe Blendy Go 3. Teraz tak się prezentują. Jak pamiętacie, u nas na kanale pokazywaliśmy wam Blendy Go 2 i wiem, że cieszyły się naprawdę dużą popularnością, bo z wielu z was lubi sobie przygotowywać koktajle w kamperach i ten produkt zakupiło. Teraz wyszły nowe modele Blendy Go 3. Czym się różni nowe Blendy Go 3 od starego? Ano tym, że mamy tutaj powiększony pojemnik, mamy 100 ml, możemy sobie więcej przygotować jednorazowo. Mamy tutaj mocniejszy silnik, mamy tutaj większą baterię i baterię, którą możemy szybciej ładować. Oczywiście stare zalety też zostały, czyli Blendy Go jest wodoodporny, ma możliwość tutaj, zobaczcie, ładowania z USB-C, co jest bardzo dosyć ważne tutaj w kamperze. Oczywiście my tutaj dostaliśmy dwie wersje kolorystyczne, jak widzicie, ale tych wersji kolorystycznych jest 10. Zachęcam w ogóle do wejścia na stronę Blendy Go. Link macie tutaj, znajdziecie w opisie pod filmem i sprawdzenie sobie, jakie te kolorki występują. Blender w ogóle teraz jest w super promocyjnej cenie, więc zamawiajcie. Zjemy śniadanie i zaraz po śniadaniu przygotujemy sobie w nim fajny jakiś koktajl i zobaczymy, jak sobie te nowe wersje Blendy Go radzą w takim normalnym kamperowym życiu. Jesteśmy już po śniadaniu, posprzątane, pozmywane. Teraz wam pokażę, jak działa nowe Blendy Go 3, ale zanim to zrobię, to chciałem wam jeszcze pokazać, jak wygląda w tej chwili parking tutaj przed termami. Zobaczcie, chyba taki niespotykany widok, nie? Żeby było tak pusto. Mam nadzieję, że jak pójdziemy sobie na termy, to też tak będzie, że nikogo tam nie będzie. Będziemy mogli spokojnie sobie nagrywać. Zobaczymy, jak to będzie później wyglądało. A teraz robimy koktajl. Jaki to już Paulina wam powie? Paulina przygotowała wszystko. Nie wiem, czy się już domyślacie, co będziemy robić, ale są orzechy, to zaraz sprawdzimy, jak sobie Blendy Go radzi tutaj z miksowaniem. Batonik to dla mnie będzie? Nie, dla ciebie batonik. Batonik będzie do koktajlu użyty. No i jak właśnie widzieliście, zrobimy koktajl Kinder Bueno. Jest to czekoladowy, także dla łasuchów, miłośników czekolady jak najbardziej. Do tego potrzebujemy lody. Zobaczcie, lody. Coś innego, bo zazwyczaj robiliśmy z truskawek, no ale teraz wiecie... Najbardziej lubimy. Tak, nie sezon na truskawki. Orzechy laskowe taki i tak kombinujemy. Zawsze możemy jeszcze dodać Nutellę. No nie wiem, my pomyślimy sobie. Tak, jestem ciekaw w ogóle, jak sobie Blendy Go poradzi z orzechami, bo musimy je zmiksować, nie? Trochę orzechów. Tak, zaraz sprawdzamy, bierzemy tutaj jeden z nich. Weźmy niebieski.
Zobaczcie, jak one tutaj... Ma fioletowy. No dobra, no to ma fioletowy, ale zobaczcie, jak one tutaj fajne mają teraz podświetlenie. Patrzcie, pyk i działa. Fajnie to wygląda. Jak się ładuje, to się... O, widzicie, teraz mają taką funkcję pulsacyjną, że możecie sobie raz przycisnąć, nie trzymając, i on sobie tutaj przez pewien czas miksuje i za chwilę się wyłączy. O. A jak podłączycie do ładowania, to zapala się to na czerwono. Jak już będzie naładowany, to wtedy znowu się zaświeca na zielono, to wiecie, że już bateria jest naładowana. Oczywiście zasada działania ta sama co w dwójce, tutaj od góry macie taki kapselek. Można też z tego od razu, wiecie, nie przelewać tego do szklanki, tylko na przykład z tego od razu sobie pić. Ale miarka jest... on jest taki duży, to ja myślę, że jeden zrobimy dla nas. Tak, jeden, bo zobaczcie teraz tutaj to, co mówiłem, jest powiększony. 550 ml tutaj wchodzi. Wsypiamy trochę orzechów. No, ale do blendy, a nie obok. Dobrze. Dobra, co orzechy? Też nie wiem, sprawdzimy to. Okej, okay. Chyba z mlekiem to zmiksuję. Tak, zamiast tutaj orzechów można też ewentualnie użyć nutelli, to jak to tam woli. My akurat mieliśmy orzechy. Do tego wlewamy trochę mleka. Tyle myślisz, wystarczy na początek? Na razie no dobra, wystarczy, bo lody się nam też rozpuszczą. I sprawdzamy, jak działa. Pierwsze użycie. Powiem wam, że cichutko chodzi. Ciszej niż tamten. No, miksuje ładnie, zobaczcie. Widzicie, z orzechami sobie bez problemu poradził. Powinien sobie też bez problemu poradzić z lodem, bo my w dwójce już robiliśmy, lód rozdrabnialiśmy, to myślę, że tutaj trójka przy tej zwiększonej mocy nie powinna mieć żadnych problemów. Wiecie, my to też pierwszy raz robimy taki koktajl, bo tak, przepis gdzieś znaleźliśmy i nam się spodobał po prostu. Batonik poszedł, Kinder Bueno i znowu odpalamy. I miksujemy teraz. A z batonikiem to taki blender to w ogóle nie ma żadnego problemu. Ile tych lodów mamy dołożyć? Tak na oko? Rzucamy? Na oko, generalnie chyba nie ma. Będziemy zaraz próbować do smaku, wiecie, bo to tylko składniki były podane, nie ilości. No tak, no myślę, że na razie starczy, nie? Tu zobacz, tu też są jeszcze bakalie. To będzie jeszcze lepsze. O Boże, jaka bomba kaloryczna. Ale spróbujemy, no coś nowego. No, nie zawsze. Nie tak? Zawsze się robi, wiecie, fit koktajle. Można czasem zaszaleć. Ale pięknie się zauważyć. No, patrzcie, radzi sobie wyśmienicie. No bym powiedziała, że to taki shake nawet wychodzi jak z tymi lodami, nie? Pokażę wam jeszcze, jak to wygląda w środku. No, zobaczcie, taka się konsystencja zrobiła. To nie wiem, czy na zdrowie, ale to smacznego. Powiem. Gęsty. Dobre to jest. I jak widzicie, można szybko i fajnie sobie tutaj zrobić jakikolwiek koktajl. No niekoniecznie taki jak my musicie, ale czemu nie spróbować, bo naprawdę jest pyszny. Dobra, teraz trochę większa ilość. Odpalaj. No, jego możecie sobie, wiesz co, weź go też poruszaj trochę na boki, to tam dojdzie, nie? Bo jego tak trzeba trochę poszejkować. No już widzę, że on jest. No. Tak, żeby się nie okazało, że za mało orzechów mam, tak, nie? Ale zobaczcie, patrzcie, jakie gęste się teraz też zrobiło. Jaki gładziutki się zrobił. No. Trochę większa ilość zrobiona, dało sobie radę spokojnie Blendy Go 3. Przelewamy do szklanki, do jednej, do drugiej. Patrzcie, jaka konsystencja gęściutka. Piękna. Pięknie. Może to nie jest jakiś fit koktajl, no ale jest bardzo dobry. Tak jak mówiliśmy, wart grzechu, Blendy Go sobie świetnie z tym poradziło. Zdrówko. Jeżeli chcielibyście sobie zamówić taki blender, zachęcam do wejścia na stronę. Link znajdziecie w opisie, tam możecie sobie wybrać kolor. I teraz jest super promocja na ten sprzęt, więc zachęcam i my ze swojej strony polecamy. Ruszamy właśnie na termę, zobaczcie, na razie parking na spokojnie. Trochę samochodów stoi. Ustawiamy kampera, idziemy. O, widzę, że już tam przed termami mała kolejka się robi. Szliśmy, praktycznie je otworzyli. Wchodzimy do środka. No, tu już widać baseniki. Musimy chyba sobie tutaj zostawić buty w szatni. Idę się zapytać, jak to działa. My tutaj zostawiamy kurtki w szatni i to jest na buty, tak? Dobra, to słuchajcie, to musimy sobie zostawić kurtki i buty tutaj w szatni. Dostajecie takie worki na to i w to idą nasze buty. Czyli po wejściu i musicie sobie tutaj zostawić i kurtkę i buty, to co widzieliście, specjalne worki. A my idziemy dalej, bierzemy nasze worki. O, właśnie, od zekera, które dostaliśmy.
kierujemy się dalej. Całe szczęście, że dostaliśmy wody. I teraz nic nie mam na plecaczka. Dobra, idziemy za ludźmi, teraz chyba do kasy. Aha, tutaj teraz, dobra, stoimy sobie do kasy, zaraz wam powiem, ile to kosztuje. My zapłacimy chyba weekend i święta, czyli będzie 3 godzinki 94 zł, a normalnie byście za normalne płacili w tygodniu 65 zł. Słuchajcie, dostaliśmy zegarki, tak jak wam mówiłem, 94 zł dzisiaj płacimy, bo jest, są święta, weekendy, taka cena. Szatnie tak wyglądają, tutaj przebierania, no. Tak, ale to później się będziemy przebierać. Co do tych zegarków, to mamy 3 godziny i 15 minut do wykorzystania, bo kupiliśmy sobie taki 3-godzinny. I jak wejdziecie do restauracji, to możecie w restauracji siedzieć jeszcze dodatkowo godzinę po prostu przez... Czas wam się w restauracji, że tak powiem, zatrzymuje, nie? Czyli jak na godzinkę wyskoczycie do restauracji, to możecie 4 godziny nawet spędzić na termach. Dobra, szukamy swoich numerów. 230... Jaka ja miałem? 200 ile? 30... Z boku tam powinno być na szafkach, nie ma? Tam jest coś przy... Z tamtej strony będzie, nie? Dobra, uważaj. Dobra, otworzyła się. Tu sobie przykładacie, otwiera się. Dobra. My mamy czytnik z jednej strony, szafkę z drugiej strony. One się same otwierają. Spoko, przebieramy się. Po wyjściu z szatni macie taki widok, zależy oczywiście, którym wyjściem wyjdziecie. I tak, część tutaj jest normalnie pod dachem, term. Widzę, że takie małe baseny są porobione. Znaczy, jak to wygląda. Tu łódeczka na górze, restauracja. I o tej restauracji pani chyba nam mówiła, że jak sobie właśnie tutaj wejdziecie, to możecie godzinkę w niej spędzić za darmo jakby. I ten czas nie jest was liczony, ale widzę, że większość chyba term jest tutaj po prostu na zewnątrz. Zaraz wejdziemy sobie do jakiejś wody i zobaczymy, jak to wygląda. Tu już Paulina na mnie czeka. Jak tam, Paulina? Jaka temperatura wody? Ciepła. Ciepła? Da się posiedzieć? Ale widzę, że większość jest tutaj chyba na zewnątrz tych term, nie? Zrobiony. Dobra, zostawię tutaj klapki. Idziemy na zewnątrz trochę, zobaczcie, jak to wygląda. Ło, jaka fajna, ciepła. Ale nie jest gorąca. Nie, nie jest gorąca. To nie są takie termy jak w gorącym potoku. Powiem wam, że to jest taka woda letnia. To jest taka bardziej do kąpania woda niż do wygrzewania się. Dobra, wyjdziemy sobie na zewnątrz. Zobaczcie, takie bramki są tutaj porobione. Trzeba przejść. I tu już zewnętrzne baseny. O, tak to wygląda tutaj na zewnątrz. Widzę, że jeszcze w tamtym kierunku też się ciągną. No, może tu jest różna też temperatura, nie? Ale tu trzeba wyjść na zewnątrz. Zobacz, tu jest wyjście i tędy przejść. No powiem wam, że woda fajna na lato. Teraz bywałem w cieplejszych termach. Idziemy zobaczyć, co tutaj jest dalej. Powiem wam, że teraz na taki sezon jesienny, zobaczcie, część rzeczy jest tutaj w ogóle pozamykana, bo tutaj kolejne baseny na dole, ale strefa zamknięta. O, tu jest tam w oddali widać to pole, na którym tutaj stoją kampery. Jest zjeżdżalnia. Tam bardziej paruje, choć zobaczę. No, tam wydaje się, może się wydawać, że tam... A tu jest jeszcze coś też u góry. Tam tutaj jacuzzi, no, jakieś jest, ale patrz, to wszystko jakby z zewnątrz trzeba wejść. To musimy wyjść i przejść tam na tej hali i wejść tam. Pójdziemy sobie zobaczyć. No zobaczcie, tutaj jest taki basen. Chociaż tu jeszcze można przejść. Chodź, powinno, zobaczymy. Jak już jesteśmy, to zobaczmy wszystko. Tutaj jest ta... Zobacz, tu jest rzeka. Tutaj można sobie popłynąć. Chyba taka strefa barowa. Zobaczcie, tam widzę puszki z piwem. Tak wygląda przynajmniej. Strefa zamknięta, ale rzeka działa, patrzcie. Można tutaj się sobie popływać. Dajcie znać w ogóle, jak tu jest w sezonie, nie? No bo widzicie, my przyszliśmy jako pierwsi, to praktycznie pusto. Można jeszcze nagrywać filmy. No, tu musi być bar jakiś po prostu w sezonie funkcjonować. Zjeżdżalnie działają. Można normalnie sobie pozjeżdżać. Teraz działają? No, bo widzę, że parują z tego. Tak mi się wydaje przynajmniej. No, rzeka taka spokojna. Oczywiście tutaj, jak chcecie cokolwiek kupować, no to tak jak na większości chyba już term jest, że po prostu kupujecie na zegarek i później przy wyjściu się z tego rozliczacie. Przechodzimy na kolejny tutaj basen, ale tutaj to już są chyba pod zjeżdżalnię bardziej ten basen jest zrobiony, no. Palemki dla dzieci. Woda leci, no. Można... Teraz jest fajnie?
Od 10 lat. Od 8. A nie ma górnej granicy? Jesteśmy ponownie w środku. Teraz wchodzimy do drugiego basenu. Zobaczymy, czy tu woda taka sama. O, cieplejsza jest, nie? Tutaj. O, o, tu jest fajniejsza. Czyli sam zróżnicowana jest woda. Tu jest zdecydowanie cieplejsza ta woda. Ja chciałam wam powiedzieć, że ja w tamtym basenie marzłam. Nie mówię, bo nie chcę na to 3 godziny, bo on po prostu i ten będzie chyba naszym ulubionym na razie, bo jest fajnie ciepło. Idziemy zobaczyć jeszcze na zewnątrz, jak on tutaj wygląda. Aha, to jest ten, który widzieliśmy po prostu, co mówiliśmy, że tutaj musi być cieplej, bo bardziej woda paruje. Też widzę, leżaki są do masowania porobione, tam bąbelki na końcu. Tu jest fajnie, o, tu jest przyjemnie. Jakiś basen zewnętrzny, 35 niby. Basen solankowy, 35. I basen wewnętrzny, 35. No, niby... Niby nie jest powiedziane, że jest zróżnicowana temperatura, ale w tym jest ewidentnie cieplej niż w tamtym, którym byliśmy w poprzednim. Nie marzę, teraz już nie. No, tu jest fajnie. Przeszliśmy teraz na taką strefę basenów sportowych. Jest tutaj, zobaczycie, też strefa masażu i relaksu, to za to się już dodatkowo płaci. No i tutaj mamy basen dla umiejących pływać na przykład. Od 1,20 m do 1,80 m. Taki pływacki basenik, zobaczcie, tak to wygląda. Jaka woda? Do pływania. No, do pływania woda, tak. Nie zimna, ale taka letnia. I co tutaj jeszcze jest? I tutaj jest jeszcze, tutaj co, nie, no tu coś jeszcze jest. Aha, no nasze baseny, tak. Leżaki. A nie, tu jest coś innego. Tu jest taki oddzielny, zaraz zobaczymy. Uuu, letnia woda. Ale patrzcie, jest taki jeden duży. Też tutaj basenik okrągły. Jesteśmy teraz w tej górnej restauracji, zobaczcie, tak wygląda. Jest tutaj bufet, można sobie zjeść coś, można się napić czegoś. Dosyć duża sala, jak to wygląda. Na koniec przyszliśmy sobie do takiego jacuzzi, zobaczcie, które się znajduje na takim podwyższeniu, stąd będziecie widzieć praktycznie całe termy, jak wyglądają, zobaczcie, tak się prezentują. Tutaj ta strefa dziecięca plus zjeżdżalnie, tam w oddali, zobaczcie, kolejne zjeżdżalnie dla dzieci, czekajcie, przybliżę, o tutaj widzicie, tylko teraz widzę, że one nie funkcjonują. Tutaj mamy ten bar z tą dziką rzeką, którą wam pokazywałem. Tu jest jeszcze część taka basenowa, która na ten moment jest zamknięta. No i tutaj basen z ciepłą wodą, w którym byliśmy, najcieplejsza woda. I tak mniej więcej tutaj wyglądają termy w Uniejowie.
Termy w Uniejowie mamy już odhaczone, zaliczone. Teraz możemy powiedzieć dwa słowa o nich, bo już trochę tych term różnych w swoim życiu widzieliśmy. Tak, więc mamy takie, powiedzmy, minimalne porównanie. Co do samego miejsca tutaj wokół term, no to jak widzieliście, kamperkiem jest gdzie stanąć. Po sezonie nie ma z tym w ogóle żadnego problemu. Możecie sobie wybrać, czy na trawce stoicie, czy na betonie. Ja wiem, że niektórzy nie lubią, ale przynajmniej się nie zakopujemy. Z tego, co mówiłem i widziałem, no to w sezonie bardziej funkcjonuje tamten, ta polanka taka z takim, ta trawiasta. Tam bardziej się ludzie ustawiają z kamperami i tam raczej proponuję sobie od razu jechać. Termy co do term. Okej, okay, no na nas jakiegoś szału nie zrobiły. Wydawało mi się, że ogólnie termy będą troszkę większe, a są jednak chyba małymi termami. Liczyliśmy, że będzie więcej tych wszystkich atrakcji. Dużo się naczytaliśmy, oglądaliśmy zdjęć i człowiek to sobie tak wyobrażał. No jednak rzeczywistość była troszeczkę inna. Niemniej jednak ja myślę, że my chyba polecimy te termy, że jeśli jesteście tutaj w okolicy czy coś, chyba warto podjechać, prawda? Troszeczkę się pomoczyć. Tak, myślę, że to są takie, wiecie, termy się tutaj zatrzymać na jeden dzień, przespać się ewentualnie nawet tutaj w kamperze na parkingu i pojechać sobie, czy tam nawet na weekend przyjechać, to miejsce jak najbardziej godne polecenia. Tak. Pamiętajcie tylko jedną rzecz, nie widziałem tutaj żadnych toj-tojów, niczego, więc jest problem z opróżnianiem ewentualnie jakichś kaset. Podobno gdzieś tam czytałem, że w sezonie jest tutaj możliwość nabrania sobie ewentualnie wody do kamperka. To z takich rzeczy, które gdzieś tam usłyszałem, ale jak jest naprawdę, to dajcie nam znać w komentarzu, czy tu bywacie, czy wam się tu podoba, czy byliście na innych. Może które wam się najbardziej w ogóle termy podobają, na których byliście w Polsce. To moją, że je odwiedzimy jeszcze. A my stąd już wyjeżdżamy, jedziemy zobaczyć kolejne ciekawe miejsce w tej okolicy. W którym jeszcze też nie byliśmy. Tak, więc trzymajcie się do kolejnego vloga. Pa! Pa, pa!